Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Krupier i już zwaliłem na sam początek, mam nadzieję, że nie zwalę tej oto gry, która niedawno dość wyszła. Jest to Game Dev Tycoon, czyli symulator programowania, tworzenia nowych gier komputerowych na różne konsole, od PC-tów. Znaczy, chciałem tu powiedzieć na różne platformy, oczywiście od PC-ów po konsole typu PlayStation czy Xbox i tego typu inne rzeczy. Projektujemy tutaj gry i zobaczymy, czy moja wiedza sprawdzi się jako tako w robieniu graf w tego typu rzeczy, co tutaj znajdziemy. To z tego, co przynajmniej słyszałem, to że ciężko ucelować w dany tytuł gry, że tak powiem. Ale przejdziemy do gry i zaczynamy. Nazwiemy sobie tutaj tak, company name, czyli nazwa naszej firmy, to nazwiemy sobie ją, powiedzmy, K2013, czyli Krupier 2013. Krótko mówiąc, player name zrobimy Krupier. Tu mamy do wyboru płeć, wybierzemy sobie oczywiście chłopca. Jakieś włosy, dobra, to są spoko. I jakieś tu ubranko, dobra, i będzie ten niebieski, lubię. Okej, okay. Pierwszy achievement zdobyty i jedziemy, nowy projekt. Tak, już trochę przejrzałem na te YouTube gameplay z tej gry, także mniej więcej wiem podstawowe rzeczy, o co chodzi. Develop new game, tutorial. Niestety nie znam aż tak dobrze angielskiego, żeby jakoś prawidłowo tłumaczyć, także zostawiam wam do przeczytania tak chwilę te napisy. Ja tylko sobie tak oczami tyle, co tak zrozumiem, przeczytam i po prostu jedziemy dalej. Tutaj są ogólnie takie opcje, co możemy tam chyba kupić, co odblokować. Znaczy, żeby dalej tam jakieś ten, to musimy tutaj, widzę, odblokować tam nowe opcje, coś takiego. Dobra, tworzymy grę. Nasza pierwsza gra, nasz pierwszy tytuł. Może zanim wybierzemy tytuł, zobaczymy, jakie mamy dostępne tematy. Sport, Militaria, Medvalian, to jest chyba średniowiecze, ile się nie mylę, i Space, czyli kosmiczna. Wybierzemy sobie na początek może Sport. I tutaj tu mamy... Oj, teraz słowo mi uciekło. Zaraz mi się słowo przypomni, co wybieramy. Platforma, nie, tylko gatunek. Gatunek. Z czym to sobie wybierzemy? Sport, może symulacja? No nie, weźmy sobie sport akcja, zobaczymy, czy to nam wyjdzie. I tutaj mamy na początek dwie możliwe platformy. Oczywiście te platformy będą, jedne platformy będą spadać niżej, w sensie, że będą odchodziły z rynku, a nowe po prostu będą wchodzić. Dev cost, czyli licencja, tak, tyle ile musimy wpłacić, żeby tą grę stworzyć na tą daną konsolę. I market share, czyli jakby popularność na rynku, tak? Wybierzemy sobie może nie od razu tak za 20 tysięcy, bo mamy 70 na start, także wybierzemy sobie PC. Next sobie wybierzemy i tutaj możemy wybrać tekstowe czy grafikę 2D. Wybierzemy sobie grafikę 2D. Dobra, już pierwsze jakieś punkty tutaj lecą, ok. I tutaj mamy tutorial, jak mniej więcej, co trzeba robić i że musimy tam coś tutaj pamiętać, tam jak czegoś nie wiem, dobra, help menu, ok. Sport, akcja, nawet nie nazwaliśmy sobie tej gry, zapomniałem nawet, także weźmiemy sobie tylko ok i zaraz wyrzucimy tą grę do kosza. Tu szybko to pominę, tak, o. No chyba, że jakoś sama jakaś taka stworzy się dobra, kiedy wszystko będzie na pół. Chciałem stworzyć jakiś swój tytuł miesięczny, pierwszy za okres jednego miesiąca użytkowania tego pokoju. Musieliśmy wpłacić 8 tysięcy. Dobra, tu wybierzemy wszystko na pół. Zobaczymy, co wyjdzie. To jest taki na szybko, po prostu nie wpisałem nazwy. Jeżeli wpisałem, to po prostu jestem głupi, nic nie zrobiłem. Zapomniałem po prostu. Dobra, teraz się bugi będą naprawiać.
powiedzmy, że to, co teraz się zrobiło, czyli takie randomowe, jest tak, żeby pokazać, co będzie dalej. Ja tu zaraz wejdę w to, w te suwaki. Okej. Okay. Complete, dobra. Great combo. A ciekawe, a może się uda? Tu mogę nacisnąć od razu trash game, czyli od razu ją wyrzucić do kosza, czyli nie sprzedawać. Ale to chyba straci się na tą kasę, także zrobimy release game. Tutorial, teraz wchodzi, no, achievement show. Także moja tam gra już będzie chyba wychodzi, tak? Bo to moja pierwsza gra. O nazwie game pewnie jeden, bo jej nie nazwałem, pewnie to będzie najgorsze gówno. No okej, czyli będzie taki średniak, że tak powiem. Powiem szczerze, że jak na randomowe takie ustawienia, to i tak dość wysoko. Dobra, gra wchodzi na rynek, a my w tym czasie zrobimy sobie tutaj research. Tak, research. Tutaj w tym research, co tu możemy robić, zapytacie? Otóż tutaj tworzymy sobie, znaczy wymyślamy nowe tematy oraz robimy custom game engine, czyli tutaj akurat nie mamy 50 research pointów. Tutaj tworzymy silniki swoje, typu tam, wiecie, grafika, audio, coś takiego. Ale wybierzemy sobie nowy temat, powiedzmy fantasy. Start research, nauczymy go tematu fantasy. Znaczy, no, to był temat fantasy, tak? No, jak widzimy, nasza randomowa gierka taka na szybko zrobiona z jakimiś zwykłymi podstawowymi ustawieniami sprzedaje się naprawdę jakimś takim niespecjalnym. Niespecjalnie się jakoś sprzedaje, także zrobimy develop new game. Tylko sprawdzimy jeszcze historię, czym nazwaliśmy. Tutaj nie mogę jej sprawdzić. Dobra. Develop new game i teraz sobie nazwiemy naszą w sumie pierwszą grę. Tylko jakby ją tutaj nazwać? Weźmiemy sobie na pewno Pick Topic Fantasy, Pick Generate RPG. Także, jakby to ją nazwać? Na przykład... no nie wiem, no. Powiedzmy tak, no, nie wiem, jakąś krew na włosie. Dobra, krew na włosie. Pick platform. PC weźmiemy sobie. Grafika 2D. I jedziemy. Dobra, silnik, gameplay i story quest. Weźmiemy sobie story quest, no wiadomo. Quest, no to RPG, to nie za wysoko, wiadomo, żeby nie przedobrzyć. Także weźmiemy sobie tak trochę wyżej. Silnik może nie aż taki w RPGach, takich przynajmniej co ja gram, to takich silników to raczej dobre nie muszą być jakieś specjalnie. Tu są ważne te story questy. Gameplay może troszeczkę obniżymy i myślę, że tak by było chyba dobrze. No widzimy, że nasza taka randomowa gierka się no jakoś specjalnie nie sprzedała. Dobra, dialogi. Dialogi są nawet troszkę ważne, chociaż to zależy, kto pod jakim kątem RPGa patrzy. To sobie weźmy dialogi. Level design. Może troszeczkę level design zwiększymy. Sztuczna inteligencja. To zostawimy na... troszeczkę niżej zrobimy. Chociaż nie wyżej, bo to zależy też 2D, no to... Dobra, dialogi też troszeczkę damy wyżej. Okej, tak myślę, że będzie okej. Okay. Ja lubię na przykład anime, jeżeli chodzi o RPG takie... takie, no... jakby stare gry, coś takie, ale to nie wybiegam z tematu. Teraz tak, world design, czyli design świata. Dobrze, to chyba raczej postawimy też wysoko. Grafika jako grafika to... świat, budowa świata jest duża, ale grafika była słaba, no takie słabe połączenie, ale w RPGach to też, to mówię, zależy kto jak patrzy. Czasami jest w RPGach ciulowa grafika, czasami jest ta dobra, ale że robimy na słabą konsolę, to ta grafika nie powinna być aż taka dobra, ale to jest gra w końcu. Dobra, weźmiemy sobie coś takiego, no i dźwięk też nie jest jakoś specjalnie, ale weźmiemy sobie go trochę więcej. Tak sobie zrobimy, okej. No, 4 budynki już mamy, 5. Okej. Okay. Sprzedała się w 41 tysięcy egzemplarzach, o ile tam się dopatrzyłem, dobra. Bugi zostały naprawione. Jeżeli chwilkę poczekamy, to tam zawsze ten jeden albo dwa punkciki zawsze wskoczą.
tutaj chyba nie. Dobra, kończymy. Finish. Jeszcze 4. No, że tam... No cóż, kto zna angielski, to wie, o co chodzi. Ja nie będę się w tym temacie wypowiadał. Chociaż powinienem coś tam znać, żeby wiedzieć, o co w grze chodzi. Nowy rekord, nowy temat, nowe combo, great combo. Release gay. Jedziemy. Zobaczymy, jak nasza gra się sprzeda. Dobra, krew na włosie wchodzi. Zobaczymy, czy będzie... O, 5, 6. No, nawet jak na już na początek, nieźle. Będzie 6. Tak, jest 6. Będzie trochę lepiej. Like it. Game hero. Dobrze, dobrze. Idziemy wyżej. 5 fantasy anti-RPG. Great combination. All games. Tak, jest close. Dobrze, dobrze. Krew na włosie. Zobaczcie, już przy pierwszych, kurde, fazach... O, krew na włosie zdobyła swoich... Ma teraz 10 swoich fanów, bo to akurat mogę przetłumaczyć. Jakieś kontrakty, aha, kontrakty, że mogę sobie, jak mam mało kasy, to mogę zrobić field contract work i mogę zarobić trochę szmalu. Ale na razie nie jesteśmy jeszcze aż tak jakoś specjalnie dobrzy, żeby móc to robić. No chociaż to 2-10, może to damy jakoś radę ustukać, chociaż też nie wiem, ale powinniśmy dać radę. 6, 5, 4, 3, 2 i 1, 0. Okej, okay, udało się. No i zdobyliśmy 12 tysięcy i takie kontrakty możemy sobie odblokowywać i robić. Jak widzimy, krew na włosie sprzedaje się na razie nieźle. Ale stworzymy sobie, może weźmiemy sobie research. Nowy temat. Wild West Racing Sifu Pirate. No, musimy wziąć jakiś temat, żeby jakieś inne się nam odpowiedziały. Wild West. Zrobimy jakąś grę Nintendo. Coś było. Zrobimy sobie może jakąś taką właśnie Wild West grę, czyli jakąś taką... Kurde, znowu słowo mi uciekło. Co? Wild West, dobra. Taką, wiecie, no... No, kurde, nie wiem, jak to powiedzieć. No. Często się słów, czasami niektórych nie wiesz, bo to się zapomina. Dobra. Weźmy sobie Peak to Peak. Dziki Zachód, o. Dziki Zachód, tak. Weźmy sobie... Kule Dzikiego Zachodu. Zachodu. Nie mogę zrobić U. Czyli kule nie może być. Dziki Zachód. Dziki Zachód. Epizod pierwszy. Zrobimy sobie tak. Adventure RPG. Strategię sobie tym razem weźmiemy. Czy to jest dobre, kurde? Wild West, nie wiem tu pod jakim kątem tu patrzeć, ale Dziki Zachód, strategia. Nie, weźmiemy sobie bardziej akcję, bo tam więcej chyba akcji się bardziej dzieje. Pit Platform, weźmiemy sobie taki PC 4257, weźmiemy sobie PC-ta. Grafika 10, no zrobimy sobie tak. Dziki Zachód, epizod pierwszy, dobrze. Teraz weźmiemy sobie tak, Story Quest, no tutaj może troszeczkę zjedziemy w dół. Gameplay za to zrobimy troszeczkę wyższy i podwyższymy nieco silnik, żeby ta gra trochę zyskała na tej technologii w końcu. Ostatnio zyskała na designie. Krew na włosie sprzedała się w 9000, wtedy się pomyliłem, w 9000 egzemplarzach się sprzedała i zarobiliśmy na niej 63 tysiące, czyli tamtą liczbę, co wcześniej powiedziałem, że tylu egzemplarzy, to nie to jest liczba egzemplarzy, tylko to jest liczba sprzedanych, po prostu ile zarobiliśmy ze sprzedanych egzemplarzy. Ok, tutaj robi się już story quest w naszej nowej grze Dziki Zachód, epizod pierwszy. Teraz tak, dialogi, no dialogi nie specjalnie, level design też taki trochę średnie zrobimy. Sztuczna inteligencja, to damy trochę wyżej. Dialogi może... Nie, dialogi tak zostaną. Level design, no tak niespecjalnie, bo w sumie na Dzikim Zachodzie jest w sumie jedno i to samo, tak. Jeden salon, trochę budynków jakiś i w sumie pustkowie.
Dobra, sztuczna inteligencja, damy troszeczkę wyżej. Zobaczymy, co ugramy. Bugów na razie mamy dwa. Teraz wchodzi TS. Czyli następny za rok, znaczy w nowym roku, bo teraz mamy rok pierwszy, miesiąc 12, czyli w drugim roku wchodzi nowa konsola TS. Dobra. World Design, no to tak jak już mówiłem, troszeczkę mniej. Nie musi być tu jakaś specjalna grafika, też nie. Dźwięk, no tak w sumie też tak zrobimy średnio. Dźwięk, no w sumie taka sąsiada strzelanka, jakby mi to wyszło. Dobra, naprawimy bugi szybko. Thank you from Patrick. Nie wiem, tu jakieś podziękowania dostałem od firmy Braveheart, dobra. I jak widzieliście, teraz jeden wpadł, jak chwilę poczekaliśmy. O, bug nowy się stworzył i bug. Bug, przepraszam, nie bug, tylko bug. Dobra, finiszujemy i zobaczymy nowy temat, nowe combo. Zobaczymy, czy wyjdzie nam znowu jakiś średniak. O, levelujemy, gameplay i story quest. Level design, sztuczna inteligencja. World design, czyli design świata, grafika, dźwięk i sam ja leveluję. Release game, czyli wchodzimy na rynek z nową grą. Tak, teraz mamy ten ekran. I zobaczymy, czy to jest jakieś jedno wielkie gówno, czy średniak. No jak widzimy, 6, czyli już widać, że to będzie jakiś taki średniak. Oj, tu mamy 4, czyli już jest niżej. Co na to powie nam Game Hero? Piąteczka, czyli podobnie jak z poprzednim grą. Cały czas nie trafiamy źle, ale też nie trafiamy dobrze, krótko mówiąc. Weźmiemy sobie, zaraz stworzymy nowy silnik, ale zanim to zrobimy, mamy 47 research pointów, także weźmiemy sobie nowy temat, może tym razem space, weźmiemy sobie space. Jako żeby się nam zaliczyło, jaki nowy temat. Space. Strategia? Strategia kosmiczna. Akcja? Może akcję weźmiemy. Tym razem weźmiemy sobie może, no chociaż nie 40 tysięcy. Nie, weźmiemy sobie na peceta. Tekstowe, 2D Graphic V1. Weźmiemy sobie tekst... bazę tekstową, tak? To jest text based. Ja wiem, o co chodzi, ale nie wiem, jak to prawidłowo powiedzieć. Pewnie wy też wiecie. Dobra. Wzięliśmy sobie Space Akcję. Czyli na pewno pójdzie tutaj Story Quest, coś a la RPG-u. Gameplay też. Silnik. Tutaj też silnik będzie ważny, bo to w końcu taka gra Space i tego więcej elementów. Czyli World Design nam się kłania, że będzie na pewno na wysokim poziomie. Level design oczywiście też trochę wyżej. Sztuczna inteligencja troszeczkę mniej będzie, bo tu będziemy bardziej stawiać na design. I dialogi też nieco wyżej można tutaj postawić. 4 bugi. Dzisiaj nowa platforma wchodzi. Nivento test. Tak jak już mówiłem. Dobra, world design dajemy sobie w sumie tak prawie, no nie na maksa. Tu jest max, to tak troszeczkę niżej niż max. Grafikę sobie też nieco wyżej weźmiemy. No i dźwięk w sumie też. Zobaczymy, jak nam to teraz wejdzie przy takiej opcji. Czy będzie kolejny średniak, czy jedno wielkie gówno, czy może naprawdę coś nowego i dobrego. Bugi się nam teraz naprawiają, jak widać. Czekamy jeszcze chwilę, może coś wskoczy. O właśnie, design. Dziki Zachód sprzedał się, no 63 tysiące, czyli w sumie nam się tak kaska chyba zwróciła. Finiszujemy i zobaczymy, co my tutaj ugraliśmy. Nowe rekordy, nowy temat, nowe combo. Great combo, level up w silniku. Level up w dialogach. I co dalej? I na razie to wszystko, release game.
Game 4, oczywiście znowu zapomniałem nazwać gry, ale niech będzie Game 4 wchodzi na rynek. Szóstka, czyli widać, znowu trafiliśmy w średniaka, ale już tu chyba mieliśmy piątkę, o ile się nie mylę, a jest 6, znowu 6, czyli chyba to będzie jakby najlepszy traf. A tu jest 7, czyli już jest lepiej, czyli już wiemy, w jakie elementy bardziej trafiać. Zobaczymy, jak to się tutaj sprzedaje. Weźmiemy sobie game history, o ile teraz mogę. Mieliśmy tutaj, weźmiemy sobie od początku, to jest gra bez nazwy oczywiście, 4,25. Krew na Błosie, ocena 6. Dziki Zachód, epizod 1, 5. I 6,25, czyli już widzicie, idzie wyżej. Mamy wyższą ocenę i sprzedaje się na razie nieźle. Chociaż jeszcze nie widzimy, bo jest wstrzymane. Wydaliśmy na Dziki Zachód 39 tysięcy. Ogólny koszt 63 tysiące, straciliśmy 39, czyli ogólnego zarobku wyszło nam 24 tysiące, tutaj 25 i tutaj 10 tysięcy. Zobaczymy, ile z tego nam się uda wykręcić, że tak powiem. Na razie jest nie najgorzej, 7, 8, zaraz 10 tysięcy. Game 4, niech będzie już Game 4 po prostu. Game 4, aha, że rekordowa ilość sprzedanych egzemplarzy, 10 tysięcy przekroczyło. 12 tysięcy, a ile było najwięcej? Chyba 60 tysięcy, o ile się nie mylę, ale już po kasie, ile aktualnie mamy, już widać, że no jest lepiej, zyskujemy fanów, tych fanów przybywa oczywiście. Już coraz mniej. I tak, 14 tysięcy i zarobiliśmy 101 tysięcy. Kochani, ja wam bardzo dziękuję, że wysłuchaliście tego let's playa z nowej gry, która weszła. Oczywiście ok. I sobie zapiszemy tą grę. Save, żebyśmy mogli mieć na następny raz. Wrócimy do tego. Jeszcze raz wam dziękuję. Jeżeli wam się podobają filmy, to zawsze możecie zostawić sugestywny komentarz pod tym filmem i po prostu zalajkować ten film. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, więcej jakoś dać tutaj czegoś takiego powera do tego, żebym mógł robić te filmy, więcej tych filmów, żeby się pojawiało, to subskrybujcie mój kanał, wtedy na pewno będzie ich więcej. I w tym samym czasie... Co? Nie wiem. Jeżeli rozumiecie, to czytajcie. Jeżeli nie rozumiecie, to nie czytajcie. Po prostu patrzcie się na angielskie napisy. Nie wiem. Nie rozumiem za bardzo. Nie rozumiem. Także na razie. Trzymajcie się. Cześć. I myślę, że wam się na pewno to